Bracia i siostry, a teraz nastąpi ten piękny moment wręczenia odznaczeń prymasowskich. Bardzo proszę księdza biskupa o wręczenie tego znaczenia. Jestem również bardzo wdzięczny za wszystko dobro wykonane przez ludzi. Wspomnę osobę tylko pana Jana, który jest jeszcze dodatkowo nie tylko wyróżniony dzisiaj, ale on jedyny z naszych kolonijnych osób ma wyróżnienie papieskie. Arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita poznański, prymas Polski, przyznaje medal prymasowski za zasługi dla Kościoła i narodu następującym osobom. I proszę, aby podchodziły te osoby, a ja się też ustawię takie zdjęcia, żeby mieli z boku. Proszę pana Józefa Bafię o podejście. Pana doktora Bronisława Ołanów.
Proszę pana doktora Eugeniusza Balagę. Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodny księże dyrektorze wraz ze swymi współbraćmi i księdzem gościem, przewielebne siostry zakonne, drodzy parafianie i goście. Dzisiejszy dzień to wielkie i znaczące wydarzenie dla każdego z nas, którego to właśnie dotknęła ta ogromna radość i przyjemność wyróżnienia, jakie zostało nam przyznane przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski, rezydującego w Gnieźnie. Jako parafianka Polskiej Misji Duszpasterskiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Chicago w imieniu własnym i wszystkich dziś wyróżnionych osób poczuwam się do serdecznego obowiązku przekazania słów wdzięczności przede wszystkim Panu Bogu za bogactwo talentów, chęci i możliwości, który możemy dzielić się z innymi, czyniąc to na Jego chwałę i dobro naszych parafii. Gorące podziękowania pragniemy skierować do Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski, za to, iż mimo dzielącej nas odległości o
od naszej Matki Ojczyzny pragnie dostrzec to dobro i zaangażowanie dla Kościoła i narodu, za jego troskę i modlitwę oraz za pamięć o rodakach na ziemi amerykańskiej. Wielkie Bóg zapłać składamy Tobie, czcigodny Księże Biskupie, za Twoją obecność i radość, jaka nam dzisiaj została dana, oraz za Twoje piękne, budujące pasterskie słowo. Przewielebny Księże Dyrektorze, Tobie, jako gospodarzowi tej dzisiejszej doniosłej i niecodziennej uroczystości, winni jesteśmy podziękować za Twoje tak podzielne serce, Twoją otwartość i ogromną, niespotykaną życzliwość. Jesteśmy wszyscy świadomi, jak bardzo to wysokie wyróżnienie kościelne jest zobowiązujące. Nasze życie jest w planach opatrzności Bożej. Niemniej jednak pragnę w imieniu nas wszystkich zapewnić Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa, Ciebie, czcigodny księże biskupie, i wszystkich księży proboszczów poszczególnych parafii, z których pochodzimy, iż na miarę naszych możliwości i naszych sił będziemy nadal zasługiwać, czynić na chwałę Bogu i dobra parafii. Będziemy starali się przyczyniać do wpisania w amerykańską mozaikę etniczną naszej polskiej katolickiej obecności wraz z jej różnorodnymi przejawami. Tak nam dopomóż Bóg. Bóg zapłać. Ci wszyscy wyróżnieni przez prymasa Polski stają się